Dzień dobry, witajcie sobie na dobry dzień. Dzisiaj mamy piątek, 2 lipca i chciałbym na samym początku przeczytać trzy wersety z psalmu 75, które były takim inspiracją do tego, żeby podzielić się z wami moim doświadczeniem Boga, tego jak doświadczam Boga w mojej codzienności, w cudach, które czyni. Wysławiam Cię, Boże, wysławiam. W bliskość Twojego imienia głoszą Twoje cuda. Ja sam wyznaczę porę, gdy będę sądził bezstronnie, bo kiedy chwieje się ziemia i wszyscy jej mieszkańcy, ja przecież wzmacniam jej podstawy. I to, co mnie dotknęło w tym psalmie, to to, że psalmista mówi: wysławiam Cię, Boże, wysławiam, bo bliskość Twojego imienia głoszą Twoje cuda. Ja sam wyznaczam porę. Tutaj mówi Bóg: ja sam wyznaczam porę. Bliskość Twojego imienia głoszą Twoje cuda. I właśnie o takiej bliskości chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć. Jak wiecie, od wielu lat jako wspólnota przygotowujemy takie obozy dla dzieci i młodzieży. Od 2 lat to są obozy takie rodzinne, językowe, z Biblią. I te językowe, te obozy przerodziły się naprawdę w takie dosyć duże obozy, bo w tym roku mamy już zgłoszonych 40 uczestników. I takie przygotowanie takiego obozu naprawdę wymaga tego, żeby zaufać Panu Bogu, żeby w Nim położyć całą swoją nadzieję i doświadczać Jego działania, doświadczać cudów Jego działania. Jak wiecie, na początku stycznia już zaczęliśmy jakby zbierać fundusze na obóz, bo dzieci płacą połowę kosztów tego obozu, a drugą połowę zawsze staramy się znaleźć u naszych sponsorów, ludzi dobrej woli, ludzi, których Bóg porusza serca do tego, żeby wpłacić jakąś darowiznę na rzecz obozu. I dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego obozu, bo wiem, patrząc na konto, na zrzutkę, że jest Was sporo. Bardzo Wam za to dziękuję. To są właśnie te cuda. To jest ta bliskość imienia Bożego w naszym życiu, kiedy Bóg czyni cuda w naszym życiu poprzez właśnie takie sytuację. I chciałbym Was dzisiaj zachęcić w tym słowie na dobry dzień do tego, żebyśmy zaufali Panu Bogu, żebyśmy też bliskość Jego imienia w naszym życiu widzieli w tym wszystkim, co robi w naszym życiu, co czyni w naszym życiu. Bo zobaczcie, że dzisiaj mamy 2 lipca, obóz za kilkanaście dni. My mamy na koncie zebranym połowę, czyli 3800 zł. Potrzebujemy jeszcze 4200, żeby zamknąć obóz w kosztach. Ale wierzę, że Bóg przyznaje się do nas, wierzę, że Bóg też przyzna się do tego obozu i też zbierzemy odpowiednią kwotę, żebyśmy mogli dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy będą zapewnić atrakcje, ale też dobry i fajny pobyt na obozie, który będą wspominać i na który będą chcieli wrócić. A wiem, że wracają, bo w tym roku jadą z nami też weterani tego obozu. Dlatego, kochani, słowo na dzisiaj to to, żebyśmy wysławiali Boga, abyśmy w tych cudach, które robi w naszym życiu, dostrzegali Jego bliskość, tego, że jest. To jest doświadczanie Boga w naszej codzienności, kiedy Bóg czyni wspaniałe rzeczy, kiedy Bóg czyni cuda w naszym życiu. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w kazaniu na górze powiedział: szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Dlatego też każdego dnia szukajmy najpierw Królestwa Bożego, bliskości Boga w naszym życiu, doświadczajmy Boga poprzez cuda, które robi w naszym życiu, a wszystko inne będzie nam dodane. Radości w Panu. Pozdrawiam, do zobaczenia jutro.